Cześć, witajcie, z tej strony Kusiek, witajcie w kolejnym odcinku Mad Max. Słuchajcie, ruszamy dalej. Wybaczcie, że ogólnie wczoraj nie było filmów. Pracowałem nad swoim systemem, także musiałem go troszeczkę postawić od nowa. Z pewnych uwag, że troszeczkę mi się poknociło w którymś systemie, a dwa, stwierdziłem, że odświeżę go przy okazji większej aktualizacji do Windowsa 10. Znaczy większej aktualizacji, no wyszła aktualizacja Threshold 2, więc stwierdziłem, że zrobię nowy obraz ISO na pendrive'ie i postawię system od zera. Dzięki temu uniknąłem pewnych problemów, które pojawiły się u mnie po aktualizacji zaraz. Ale w każdym razie już jest wszystko dobrze, więc ruszamy dalej. Słuchajcie, pojedziemy sobie do Griffy, zobaczymy, czy mamy jakieś punkty do odblokowania, a później bierzemy się za misję fabularną od razu, bez zbędnego ociągania się, ponieważ zostało nam tych misji, z tego co dostałem informację od was, zostało nam tych misji 4. Mam nadzieję, że go tam nie zjedzą, kurczę. Mam taką nadzieję, oczywiście. Okej. Tego mi się, szczerze mówiąc, nie chce słuchać. Mamy dwa punkciki, ha. Co to będzie z tą rangę? Użyć, że mamy zwiększyć poziom legendy. Więcej wody. O, te większe obrażenia nam się przydadzą. A może też furię. Okej. Dobra. I ruszamy na misję fabularną. I misję fabularną, z tego co wiem, mamy tutaj w Czarnym Mieście. Misja fabularna, dokładnie. Dosyć daleko. Mogę się gdzieś tam przeteleportować, gdzieś bliżej. Nic tutaj za bardzo nie mam. Dobra. Więc pojedziemy sobie. Kawał drogi przed nami. A te bobki, widzę, czekają dalej na nas, kurde, no. Lej go po mordzie, to tak na dzień dobry, oczywiście, wiecie, przywitanie. Co, tyle? A wy co, nie wysiadacie? Wysiadają. Nie wiem, po co oni, naprawdę trzeba być głupim chyba, jak w miejscu, że czekają i tak dostaną wpierdzieli. I to takie ich czekanie. Te teksty tego z Gretka są po prostu czasami rozwalające, ale podejrzewam, że specjalnie je dodali, żeby czasami było śmieszniej. Znaczy im się to udało? Nie wiem. Nie do końca bym powiedział. No to kawał drogi przed nami. Tak naprawdę. Ale to nic, damy radę. Dojadę sobie tam, oczywiście pewnie po drodze mnie coś jeszcze zacznie atakować i pieron wie, czy ja dojadę cały i zdrowy. Tego się nie spodziewali. Dostali ładnego strzała. Ale wolałem im przypierdzielić, żeby przypadkiem nie pojechali za mną i nie było z nimi jakiegoś uciążliwego problemu. Ale powiem wam, że jak zrobiłem ten samochodzik, znacznie lepiej się zbiera. A to podobno nie koniec, można jeszcze lepiej ulepszyć swój samochód. Ale na razie moim marzeniem jest takie coś, żeby jednak skończyć tą grę. Tam oglądałem u Wojtka, u Gamerspace'a, Wojtka na pewno znacie, a jeśli nie znacie, to kij z wami. To miał straszny problem z misją, gdzie trzeba było porwać, oj kurwa, czołówa, no. Gdzie trzeba było porwać jakiś samochód, kurwa.
czy coś w tym stylu. Tam trochę się chłopak namęczył, no ale widzę, że misja do łatwych nie należy, co mnie troszeczkę też powiem wam, że martwi, bo też wiem, że będzie mnie czekać. Pięknie gośmy zrąbali na normalnie akcję, a niczym z Hollywoodu. Dobrze, nie z Bollywoodu. Już myślałem, że wjadę w ten... Tak, już to jesteśmy może. Kurwa. Holy moly. Myślałem, że ich nie będzie, a tu kuźwa. A tu frajerzy pojechali za mną, ale... O kuźwa, o kuźwa, o kuźwa. Tak też właśnie myślałem, że tu będzie jakaś akcja. Dobra, byle tylko dojechać cało i zdrowo. Nie lubię tych zakątków, szczerze powiedziawszy. Właśnie przez te tutaj akcje. Że tylko wjedziesz, już naparzają na ciebie, o! O, żeż ty w dupę jeża. No wsi... O, wow, 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 wow. Frajerzy nie wie. Dobra, jadę dalej. What the fuck? O, na szczęście. Chyba cię zaraz przypierdzielę normalnie. Ja tutaj powinien być witany normalnie, wiecie, no jakoś tak po ludzku. Okej, czyli jakiś wyścig. Co mnie się już nie podoba. Nie lubię wyścigów. Co prawda nie jest ich tutaj nie wiadomo ile, ale są takie dziwne, sztywne tutaj troszeczkę i... I dupa. W ogóle chyba wy nic nie widzicie w tej kamerce, ale tu jestem, mówię, jeszcze jestem, tutaj jest tak ciemno na polku, mam jeszcze roletę zasłoniętą, zapomniałem ją odsunąć, więc... Ogólnie myślę nad jakimś oświetleniem, ale muszę poszukać, bo gdzieś mam jedną taką żarówkę fajną, co mógł sobie tu akurat przyczepić, byłoby zajebiście. What the fuck? Ale by było z tego złomu. No, czy tego nie słyszycie? Zgniło zęb, bo zgniłe zęby? Chyba tak. Ale cycki są. A daring warrior has issued a challenge!
What the fuck? To jeszcze kuźwa na czas? No i obany! Pokonaj... Kurwa! Ale żem przypierdzielił! Ja pierdziulam. Ale spaliłem. Ale spaliłem. Gorsze jest to, że piernik wie, jak on już daleko jest. Ożeż ty kurwa. Ja pierdzielę, co mnie podkusiło, żeby brać udział w tym. Kurwa, ojojojojoj. Kurwa, to jakieś miny, ja pierdykam. Lipton straszny. I powiem wam, że strasznie to auto się teraz tutaj nie trzyma drogi. W ogóle. Kurwa, nastawiają tych. Ja pierdziulam. Ty, bo mi braknie czasu jego. Nie ma takiej opcji. Tamtego, nie tego. Oj, poszedł w pomidory. Ja pierdzielę. No to tutaj będzie akcja przesrana. O, żeż ty w pytę jeża. No dawaj. 3, 2, 1. Go. Kurwa, ja się palę tutaj. Teraz dobrze, siedzimy na ogonie. Już niedużo mu zostało. Fuck jest! Szybko poszło teraz tym razem. I co, to wszystko?
What the fuck? What the fuck? Co jest? Czyżbyśmy musieli walczyć z grzałeczką? O, żeż ty w pizdę! O, sucza! Ale jaka... Jak ona jest szybka! Jakie uniki robi! O, żeż ty... Kurwa! Co jest, miałbyś ten z bara ją pociągnąć, a tu dupa. O kurwa, to w ogóle, patrzcie, jakie uniki. Hio. No. Ja pierdolę. Masakra. Kurwa, zaraz mnie przecież zabije tutaj. O właśnie. Ja pierdolę. Oj chuja. Fuck you! Kurwa, głupia grzałka. Ja pierdolę, do czajnika ją. Ale mnie wkurzają takie... O Boże. O Boże. O Boże. Kurwa mać. Dobra, jeszcze raz. Ale suka oszukuje, ona ma kurwa noża, ja nie mam. Znaczy mam. Kurwa. Suka, jobane, szakible. Yeah.
Kurwa! Jak ona to robi, dlatego że od tyłu jej nie mogę lać. Pojebane to jest. Co, tylko parę ciosów sta? Pierdolę. Co za tempa dzida. Brzmi chuja we wsi, żeby ona taka kurwa waleczna była, nie chuj. Ja pierdolę, że jej dużo zostało. O, lej. A jest, dobrze, w końcu, kuźwa. Pierdoła saska jedna, wywłoka grzałkowa z czajnika. Chągaj ją już. No nie. Co on to miał? Czyżby to Skrotus? Jop. Fuck. Serio? O, żeż ty. Kurwa, mam jakąś piłę, ja pierdzielę. Jobane twoja szokibla mać. Co
Kurwa, mały gnoju. W tym to sobie mogę. Ożeż ty w piździec, jak mnie pierą! A tu coś... A, tu wyjebało tą te. Halo! Uciekaj, 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 uciekaj. Pierdzielaj tam. Lej go w mordę, lej go ile wejdzie. Jeszcze, jeszcze. Co kurwa taki odporny się nagle zrobił? A dobrze wyjebało go, wyjebało go w satelitę. Bardzo dobrze. O, jeszcze to mu przy... ta... A ja tak jeszcze żywotna. Co teraz? O, o. Okej, okay, dobrze. Dotrzyj do wielkiego wodza. Serio? Jakiś wielki wódz? Wodza to mamy na tym, na tejsie. Wodzu. To jego wersja chyba jest, jak się narze, nawpierdziela za dużo. O, shit. Więcej was matka nie miała. Dobrze. Jeps, dobrze. Jeszcze tego frajera. Jep, dobrze. Bardzo dobrze, tam widziałem Dinky D, żarcie pewnie. Nażryj się. Skoro się wiecie co jest, że tu nie ma cholera wody. Nigdzie nie widzę wody. Przynajmniej złom był. Wszystko jest spoko, złom złom, ale przydałaby się jeszcze woda. O. Pas amunicyjny jest pełny. O, widzisz, mówisz, masz. Dobra. Znowu będę z nim walczył? No serio? Kurwa, oszukiwstwo jest. What the fuck? Kurwa, jeszcze z nimi sobie tutaj użarał.
Jo, pane szakible, no. Tam widzę jakąś broń. Dobra. Lej go, lej go. Lej go, il wlezie, idę wlezie. Pakuj jak normalnie w najgorszą szmatę. Dobrze, trochę tej broni poleci. Przelej, lej, lej, ile wlezie. Bardzo dobrze, tam kurwa, dawaj go, dawaj go, dawaj go, bo on jakiś taki półżywotny jest. What the? Ty, to jest nie fair teraz. Fuck. You're not gonna die on me, champion. Not yet. Aha, dupeczka nas ratuje. A potem co? My child. You will help me get her back. As soon as I get you fixed up. Stand up. You're too strong to break now. Abdominus, organic mechanic, my champion, he's wounded. This one, or you'll end up more of a mess than him. Let's get him to the chair. Woof, woof. The fuck? There's someone you should meet. Who? It's someone from before. Didn't mean you, dog eater. There now, Dinky D, huh? We're all friends here. Huh? Friends of him. Yes, only he doesn't want to know about it, huh? Too afraid of the ghost. I just don't want any friends. Bit late for that, buddy. To cut yourself off just because you lost us. You will do it again, husband. And this time you'll do it right. Do you, crazy-eyed road warrior, take this wasteland concubine to be your lawfully wedded wife? I do. Your blood nourishes the weak. My blood may it burn through your veins.
and scorch your soul! Pay us my payment! Yeah, go on, get out now! Where is she? The woman? A concubine. Out there, in the underbelly. You owe her a life! Don't know why she cares for a shit sack like you! Keep walking! Bloodleech! Bloodleech outside! Jest, misja fabularna wypełniona. Fuck jest. Okej, dobra. To cóż. Tutaj sobie kończymy. Zobaczymy się oczywiście w przyszłym odcinku. Także dzięki wam za uwagę. Jeżeli wam się oczywiście odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz dole i do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku Mad Maxa. Trzy misje do końca, także niedługo, niedużo już, także no cóż, do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa pa.